Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Ruch Radzionków, Podlosianka, Katowice 4-3. Łukasz, no dzisiaj bardzo bolesna porażka. No wszystko wskazywało na to, że uda się tutaj wywieźć punkty. Nie udało się nam wrócić z jednym. Jak ty widziałeś ten mecz z boiska? Znaczy na pewno są ciężkie momenty, gdzie trzy razy prowadzi się na wyjeździe, strzela trzy bramki i w ostateczności praktycznie w doliczonym czasie gry przegrywa mecz. Ciężko jakby to zaakceptować, no ale nie oszukujmy się, mamy w tym momencie 4 punkty przewagi, 3 mecze do końca, 2 u siebie, więc no wszystko jakby zależy od nas. Dobrze z jednej strony, że jeżeli coś takiego nam się przydarzyło, straciliśmy te punkty, to w takim momencie, gdzie jeszcze, tak jak mówiłem wcześniej, mamy te 3 mecze i no wszystko jest w naszych nogach. No i właśnie to, co mówisz, jest bardzo ważne, bo w dalszym ciągu wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was, jeżeli chodzi o końcową klasyfikację w ligowej tabeli. No dokładnie, no na pewno trzeba wyciągnąć wnioski, bo straciliśmy te 4 bramki i przez ten cały sezon tych bramek tracimy bardzo mało, więc jest ten teraz moment trochę, żeby przeanalizować ten mecz, zobaczyć, co było nie tak i czekamy na następne mecze. Zapytam Cię jeszcze o atmosferę tych meczów czwartoligowych. No dzisiaj fantastyczny doping z obu stron, zarówno kibiców Ruchu, jak i Podlesianki. Przychodząc do naszego klubu, spodziewałeś się, że te mecze tak wyglądają w czwartej lidze? No nie oszukujmy się. Myślałem, że jest mniej kibiców na meczach, akurat na Podlesiance. Mieszkam niedaleko, więc wiedziałem, że jest fajnie, jest tutaj dobry doping, na wyjazdach trochę gorzej, ale no tak jak pokazuje mecz z Rozwojem i tutaj atmosfera jest bardzo fajna.